Ruiny Pałacu Szembeków to miejsce niezwykle klimatyczne, ale jednocześnie bardzo tajemnicze. Jak każdy taki obiekt, także ten dwór był na przestrzeni czasu niemym świadkiem historii, jakie rozgrywały się w jego murach. Mnie zainteresowała historia jednego z miłośników historii, który będąc w piwnicach tego kompleksu, zauważył nagle postać kobiety. Zjawę otaczała jasna poświata, a twarz miała zasłoniętą woalką. Wybrałem się w to miejsce nocą z nadzieją, że uda mi się coś zarejestrować, a przy odrobinie szczęścia być może także spotkać tą zjawę. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Mrocznych Historii. Dziś piękny, klimatyczny pałac. Poręba Żegoty i Pałac Szembeków. Miejsce piękne i miejsce, z którym związana jest legenda o Białej Damie, którą widywali tutaj w podziemiach różni eksploratorzy. Czy jest w tym jakieś ziarno prawdy? Czy cokolwiek tutaj przemierza te korytarze? Sprawdzimy. Dlatego ja już nie przedłużam i zapraszam na odcinek. Jesteśmy już w piwnicy. Zobaczcie te kultowe drzwi w tym pałacu, oryginalne. Ok. A my sobie zrobimy tutaj sesję EVP. Czy jest w tym pałacu ktoś oprócz mnie? Ja mam na imię Łukasz. Przychodzę w pokoju. Badam takie ciekawe miejsca, tajemnicze historie. Podobno w tym miejscu, w korytarzach tego miejsca pojawia się Biała Dama. Czy jest ktoś tutaj oprócz mnie, w tym pałacu, jakaś zabłąkana dusza? Nie musisz się mnie obawiać, ja przychodzę w pokoju. Nie ma tu nikogo. Okej. A kim jesteś? Kto mi odpowiedział? Ju, czyli ty? Jesteś tutaj ze mną, w tych piwnicach? Nie musisz się mnie obawiać, ani mnie, ani moich urządzeń, śmiało podejdź. Możesz przemówić do tego urządzenia i ja ciebie usłyszę wtedy.
Okej, dziękuję. Kochani, jak widzicie, póki co tutaj w pałacu zero głosów, zero aktywności. Chodźmy wyżej, być może tam będzie jakaś energia. Czy jesteś tutaj ze mną? Czy jest w tym pięknym pałacu ktoś oprócz mnie i moich przyjaciół? Coś wpływa na magnetometr. U mnie też było właśnie. Powiedz, kim jesteś. Widzimy, że krążysz wokół nas. Uruchomić. Gdzie? Pokaż nam, gdzie jesteś. Gdzie mamy podążać? Gdzie mamy iść? Totalna cisza. Ja mam na imię Łukasz, ze mną jest Seweryni Agnieszka. Powiedz, jak ty masz na imię? Ta cholerna ulica tutaj jest za oknem, nie? To strasznie zagłusza jakiekolwiek badania, nie? Powiedz, co robisz w tym miejscu. Widać, że coś lata koło nas, bo widać orby krążące wokół ciebie, Aga. No. Powiedz, jak masz na imię i co robisz w tym pałacu? Urza. My przychodzimy w pokoju i nie mamy zamiaru. Nie mamy zamiaru przeszkadzać ci albo atakować cię. Przychodzimy pokojowo nastawieni. Ci, którzy zmarli. Czy pracowałeś w tym pałacu? Mieszkałeś tutaj? Obudź się. Jesteśmy... Właśnie teraz? Obudź się właśnie teraz. Jesteśmy otwarci na kontakt z wami. Bardzo dobrze wam idzie. Proszę... Uczniów. Czy była tu jak... Patrz, jak się nakładamy. Czy była tu jakaś szkoła? Ktoś tu się uczył?
Co porabiasz w tym miejscu? Kim jesteś? Jak masz na imię? Możesz powiedzieć? Ghost Yub Seer generuje kolejne obrazy. Czy przeszkadza ci nasze towarzystwo? Tak lub nie, powiedz. Ale się głosów nowo zrobił. Miałem takie wrażenie, że tak jakby wszyscy nagle chcieli odpowiedzieć, tak, nie? Tak. Wszystkie głosy na siebie nałożyły. Jeżeli jesteś tutaj z nami, proszę podejść do tego urządzenia, które leży na ziemi, z tą zieloną lampką. Będziemy wiedzieć, że jesteś z nami wtedy. Czy możesz to dla nas zrobić? Zobacz, tutaj leży takie urządzenie. Śmiało podejdź do niego. Ale ta roślina tutaj wdzierająca się do środka przez okno, to też robi niesamowity klimat. Zobacz, tutaj Agnieszka zostawiła taką kolorową piłeczkę. Zbliż się proszę do niej, dotknij jej. Żebyśmy wiedzieli, że jesteś tutaj z nami. Tu i teraz. Tak, tu i teraz. Daj o sobie znać. Tymczasem w piwnicy, gdzie zostawiłem rozłożoną siatkę laserową, kamera rejestruje bardzo ciekawą anomalię. Coś tak mocno wpływało na siatkę, że powodowało jej naprzemienne przygasanie i rozświetlenie się. Zobaczcie, tutaj na ziemi macie porozkładane różne przedmioty. Proszę, zbliż się do nich, a my będziemy wiedzieli, że tutaj jesteś. One nie zrobią ci krzywdy i nie musisz się ich obawiać. One tylko pokażą nam, że jesteś tutaj z nami. Nie chcemy was krzywdzić. Badamy takie ciekawe miejsca, poznajemy takie ciekawe historie. Chcielibyśmy poznać waszą. Jak tutaj żyliście, jak to kiedyś wyglądało. Cieszę się, że mnie słuchasz. Chcielibyśmy poznać... Wojna, czyli pałac został zniszczony chyba w 45, z tego co wiem. Podpalony i zniszczony.
Mieszkaliście tutaj? Dlaczego tutaj jesteście? Co was trzyma jeszcze w tym miejscu? Czy jesteście tutaj z własnej woli? Z sentymentu, z nostalgii? Czy jesteście tutaj, bo sami nie wiecie dlaczego utknęliście między światami? Ja mam na imię Łukasz, ze mną jest Agnieszka i Seweryn. Przychodzimy do was w pokoju, chcemy się tylko z wami skontaktować. Proszę was, dusze błądzące po tym obiekcie, po tym pałacu, po tych korytarzach tej pięknej oficyny. Jeżeli mnie słyszycie i rozumiecie, proszę podejdźcie. Co powiedział? Natalię. Natalio, witaj Natalio. Barbara. Natalio, Barbaro, witajcie. Możecie powiedzieć, co tutaj robicie? Z jakiego powodu tutaj jesteście? Czy jest coś, co możemy dla was zrobić? Może modlitwa za was by wam pomogła? Zaznać spokoju. Natalio i Barbaro, czy to ty przechadzasz się pod ziemiami tego pięknego pałacu? Czy to ciebie, Basiu i Natalio, widziano jako białą damę? Opowiedz nam o sobie. Biegnij teraz. Gdzie mam biec? Poprowadzisz mnie? Pójdziemy za wami, tylko musicie nam pokazać, gdzie mamy iść. Proszę, zbliż się do któregoś z tych urządzeń, które leżą na ziemi. Tu masz pierwsze. Piłeczkę masz w miejscu, gdzie dawniej był piec. Proszę, dotknij ją. I tutaj masz kolejne dwa urządzenia. Jedno z taką antenką, drugie z zieloną lampką. Zbliż się tylko, a my zobaczymy, że jesteś tutaj z nami. Tak długo jesteście tutaj sami. Teraz macie okazję z nami porozmawiać. Spróbujcie powiedzieć, czego potrzebujecie, co jest wam potrzebne. Julian. Witam cię, Julianie. Ja mam na imię Łukasz, ze mną jest Agnieszka i Seweryn. Jesteśmy nastawieni pokojowo do was. Chcielibyśmy poznać tylko waszą historię. Tak. Jesteśmy przyjaciółmi i jesteśmy też pokojowo nastawieni do was.
Chcielibyśmy, żebyście opowiedzieli nam troszkę o sobie. Pobawimy się może w taką zabawę. Podejdź tutaj do nas. Zobaczysz, jak fajnie się uruchomi ta piłeczka, jak uruchomi się lampka. Nie wiem i dlatego chciałem was poznać. Może stuknij w coś, uderz. A może potrafisz wygenerować jakiś hałas? Spróbuj uderzyć w ścianę, futrynę. Okej, widzę, że nie chcecie się z nami tutaj skomunikować. Nie jestem pewien, jak. Podejdź do nas, jeżeli nas widzisz. Wystarczy, że wpłyniesz na urządzenie, które ma Agnieszka w ręku. Za pomocą słów z tego urządzenia będziesz mógł przekazać nam wiadomość. A stając koło drzwi będziesz mógł pokazać nam, że jesteś z nami tutaj. Dobrze, dziękuję wam za kontakt. Pozostańcie zatem tutaj w ruinach tego miejsca. Nie wolno wam za nami podążyć. Nie macie do tego prawa, ale strzeżcie dalej tajemnic i tego miejsca. Czy możesz mnie poczuć? Słychać było kroki na zewnątrz. Czy to ciebie, Julianie, słyszeliśmy na zewnątrz? Dobrze. Dobrze, więc dziękuję wam za kontakt. Zostańcie tu, gdzie jesteście.